Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w takim troszeczkę niecodziennym materiale ze Stellaris. Mianowicie rzucimy okiem zarówno na taki pomniejszy dodatek o nazwie Lifoids, jest to Species Pack, który wyszedł parę dni temu, 24 października, jak i też rzucimy okiem na niedawno zapowiedziany na PDXConie większy dodatek o nazwie Federations. Byłem na pokazie prasowym zaproszony przez Paradox i to co widziałem i byłem w stanie sprawdzić, no to z tym się z wami podzielę tymi informacjami i wrażeniami. Zanim do tego przejdziemy, będę was zachęcał gorąco, żebyście pojawili się na moim serwerze Discord oraz obserwowali mnie na Twitterze. Dzięki temu będziecie na bieżąco z wszelkiego rodzaju informacjami oraz nowościami. Linki znajdziecie w opisie pod materiałem. No to w takim razie przejdźmy i rozpocznijmy tutaj od Lifoids. Jest to, jak powiedziałem, Species Pack. Do tej pory Species Pack, no to były po prostu raczej kosmetyczne, takie mniejsze dodatki. No, głównie zawierały nowe portrety, modele okrętów, voice packi potencjalnie, czyli wszystko to, co możemy wziąć jako, pod uwagę jako taką rzecz kosmetyczny, taki dodatek. Lifoids się o tyle różnią, ponieważ duża część ludzi jakby chciała, żeby właśnie ten Species Pack też wprowadzał jakieś pomniejsze mechaniki. No i ten Lifoids, ten najnowszy Species Pack, właśnie taki troszeczkę eksperymentalny, zawiera drobne mechaniki, czy drobne zmiany, jeśli postanowimy grać właśnie jako ci Lifoids. Lifoids, no tutaj jak gdyby ta nazwa jest brana od litowor, czyli właśnie gatunków żywiących się jakby minerałami czy skałami. No więc tutaj widzimy, że te portrety są głównie, czy te rasy wyglądają na właśnie raczej takie zbudowane z minerałów, czy właśnie żywiące się minerałami, poza tym panem, którego nie chcę wiedzieć co to jest, ale się boję. Więc tutaj weźmiemy ten pan, trochę mi przypomina silikoidów z Master of Orion. Więc sobie tutaj weźmiemy ich i przejdziemy dalej. Tutaj wygenerujemy sobie jakąś losową nazwę, tutaj nie ma to znaczenia. Tutaj możemy dodatkowe cztery nowe listy nazw. Tutaj weźmiemy sobie czwartą, powiedzmy. No i mamy tutaj cechy. I cechy to jest pierwsza rzecz, która się różni w przypadku, jeśli zagramy litoidami. Mianowicie dostajemy tą cechę po wzięciu automatycznie portretu. Więc jeśli gramy, wybierzemy ten portret, to automatycznie jesteśmy litoidami. Różnica, jeśli gramy właśnie litoidami, jest następująca. Będziemy żywić się minerałami zamiast żywności. Dla litoidów żywność po prostu jako surowiec nie gra praktycznie roli, czy nie ma dużego znaczenia. Potrzebujemy za to minerałów, żeby żywić naszą populację. Kolejna rzecz to jest to, że będziemy mieli o 25% wolniejszy przyrost populacji. Mamy zwiększoną współczynnik zamieszkiwalności, czyli habitability o 50%, zwiększony współczynnik wytrzymałości armii o 50% i mamy o 50 lat dłuższy przeciętną długość życia naszych przywódców. Do tego dostajemy możliwość wzięcia jednych z trzech nowych cech, czyli traitów. Możemy albo sprawić, że nasze jednostki populacji będą generować 0,01 rzadkiego kryształu miesięcznie, albo egzotycznego gazu, albo volatile modes. Tutaj sobie wezmę, powiedzmy, jakiś tam zestaw takich moich typowych cech, które często biorę. No ja chcę tylko tutaj pokazać takie jakieś podstawowe rzeczy. Tutaj mamy też nowy portret miasta. Jak widać, tutaj mamy do czynienia razem z, raczej z taką strukturą bardziej mineralną. Właśnie te budynki przypominają takie kryształy. Tutaj dostajemy nową, jeśli chodzi o nowe Civics, założymy, że jest chyba jedna. Jest to w przypadku tutaj, jeśli gramy właśnie Hive Mindem, tutaj mamy Terravor. Na ten moment ostrzeżenie, Terravor wydają się delikatnie mówiąc zbugowani z tego co czytałem, więc tutaj jakiś hotfix, bez hotfixa raczej radzę nie podchodzić właśnie tutaj do gry Terravorami, czyli właśnie gatunkiem, który po prostu pożera planety. Więc tutaj sobie wybierzemy też taki, powiedzmy, mój standardowy zestaw, gdzie tu jesteście, tych Civików. No i tutaj możemy przejść dalej naszą etap tworzenia rasy. Tutaj mamy nowy voice pack. I tutaj pozwolę wam posłuchać sobie tego. Rubble it in, why don't you? Pebbles roll downhill, mountains stand tall. No jak widzicie, nowy voice pack. Tutaj wybierzemy jakąś, wygenerujemy nazwę. Wybierzemy sobie tutaj też logo, powiedzmy niech będzie Paradoksu. Tutaj nowy model, nowe modele okrętów, tak jak wspominałem. No i tutaj mamy jeszcze możliwość jak gdyby wybranie nazwy naszego władcy. No i tutaj widzimy, że mamy Klorn. Wygląda prawie jak Korn z Warhammera 40 000. Dajemy next i tutaj sobie wygenerujemy galaktykę. I
Przejdziemy tutaj do galaktyki, pokażę właśnie jeszcze drobne zmiany, jeśli chodzi tutaj właśnie o sytuację początkową właśnie dla Litoidów. No i potem będziemy już mogli zacząć mówić na temat Stellaris Federations, czyli tego dodatku, który właśnie widziałem na PDX-Conie. Więc wchodzimy sobie tutaj na planetę. Z rzeczy takich kolejnych, no tak jak widzimy tutaj mamy cztery dystrykty górnicze, z nimi zaczynamy, nie mamy żadnych dystryktów rolniczych. Możemy oczywiście budować, no bo jeśli byśmy grali na przykład gatunkiem, który na przykład chce przygarniać różne rasy z różnych światów, no to żywność będziemy prędzej czy później musieli produkować. Jeśli mamy żywność z innego źródła, na przykład przerabiamy inne rasy organiczne na żywność, no to w tym momencie możemy na przykład wykorzystać to do bioreaktorów. Zapewnia to 20 kredytów energetycznych kosztem 25 jednostek żywności, więc tutaj jak widać mamy dodatkowy budynek i tak poza tym wydaje mi się, że tutaj większych różnic nie ma, więc tak naprawdę Litoidy, no to cały czas to jest species pack, czyli głównie kwestie kosmetyczne, no z drobną jakby możliwością zmiany stylu naszej gry, między innymi to, że możemy się w tym momencie skupić tylko na produkcji minerałów i nie musimy myśleć kompletnie na temat żywności w naszym imperium. Więc to jest o takie rzeczy. No to przejdźmy w takim razie do Stellaris Federations, czyli tego jakby głównego dania, mi się wydaje, tego materiału. To jest dodatek, który będzie się skupiał na kwestiach dyplomatycznych, na federacjach, no i tutaj mamy jeszcze cztery jakby takie główne aspekty wymienione. Mamy też tak zwaną galaktyczną wspólnotę, czyli Galactic Community. I ogólnie rzecz biorąc, mogę od razu powiedzieć, że tutaj aż tyle memów mi się nasuwa, jak zacznę mówić już o różnych feature'ach. No i mamy też nowe mega konstrukcje, mianowicie będziemy mieli Juggernauty. To będzie gigantyczny okręt, można powiedzieć, że powiedzmy skali kolosa, to może trochę większy, trochę mniejszy. W każdym razie mniej czy więcej, jak ja powiedziałem, to jest skala kolosa. Będziemy mieli też do czynienia z mobilną bazą kosmiczną. Oraz będziemy też mieli tak zwaną mega stocznię, czyli mega shipyard, który pozwala nam wypluwać nowe okręty, zasilać naszą flotę z niesamowicie dużą szybkością. Więc to są te nowe mega konstrukcje, więc to jest właśnie ten czwarty feature. No i na ten moment, czy będzie więcej, jak one będą dokładnie działać, powiedzmy, nie mamy jeszcze tutaj większej informacji. Przejdźmy w takim razie do trzech głównych dań, czyli rozwiniętego systemu Federacji, Galaktycznej Wspólnoty i tak zwanego systemu Origins, czyli jak gdyby przeszłości naszego Imperium. Więc zacznijmy od Origins. Do tej pory mamy niektóre te CV-ki, które możemy wybrać na początku rozgrywki, na przykład to, że jesteśmy populacją, która jakby przetrwała apokalipsę, jesteśmy, nasza planeta startowa jest na przykład Tomb Worldem, czyli tym światem właśnie kompletnie zdewastowanym, po nie wiem, na przykład gigantycznym konflikcie nuklearnym. I problem z tym jest taki, że tych CV-ków robi się coraz więcej i nie zawsze jakby łatwo jest, można zauważyć gracz, że z czym może łączyć te CV-ki, albo dlaczego nie, więc to jest troszeczkę niewygodne i też jakby ogranicza, no i nie jest to najbardziej eleganckie rozwiązanie, więc postanowiono wprowadzić nowy system Origins, który po prostu pozwoli nam zdefiniować przeszłość naszego gatunku i teraz one oczywiście nie będą w CV-kach, tylko właśnie będą częścią tych Origins. I jako przykłady mamy na przykład, tak, i tutaj przepraszam za to, że właśnie jak to mówię, tutaj mówię to tak troszeczkę na żywca, więc mam nadzieję, że darujecie mi, jak będę niektóre jakby frazy powtarzać. Wracając do tego, co chciałem powiedzieć, mamy Void Dwellers. To jest podany właśnie taki przykładowy origin. To jest rasa, która w przeszłości musiała opuścić swój świat ojczysty i żyje właśnie na orbicie w różnych habitatach, czy właśnie tych siedliskach tych orbitalnych, no bo na przykład, nie wiem, doszło do jakiejś katastrofy ekologicznej, doszło na przykład do, nie wiem, wielkiego wybuchu, meteor spadł, albo po prostu dokonuje się eksploatacji minerałów czy surowców na planecie, na powierzchni, że w tym momencie nie ma praktycznie miejsca na populację na powierzchni. Więc to jest jeden z tych origins, czyli właśnie tych, jak gdyby, gdzie nasz gatunek
jaka jest przeszłość naszego gatunku. No ale tutaj mamy też podane, właśnie na tym PDX-konie były podane kolejne właśnie te Origins. I to jest na przykład to, że zamieszkujemy tak zwany Shattered Ring, czyli właśnie zniszczony właśnie Ring World. Więc możemy zaczynać w naszym systemie właśnie z uszkodzonym Ringworldem i oczywiście nasza populacja zaczyna na takowym. Mamy też podane nazwy dwóch, nie było tutaj wyjaśnione więcej, tak zwane Scion i Remnants. I też było podane oczywiście, że możemy na przykład rozpoczynać, że żyjemy na planecie, która zawiera drzewo życia. Więc to też brzmi ciekawe i intrygująco. Ile będzie dokładnie tych Origins na ten moment też nie było powiedziane, że wydaje im się, że właśnie zespołowi od Stellaris, że mniej więcej wiedzą, ile będą chcieli mieć tych Origins, ale tutaj to jest jeszcze raczej tak na około wiedzą, ale jeszcze nie mają takiej dokładnej liczby, że na przykład to jest 30 albo 20 albo 25. Więc w okolicach wiedzą, jaka to jest liczba. A nie mają jeszcze tak dokładnie sprecyzowanej tej wartości. I to jest właśnie ten trzecia tutaj wymieniona rzecz. No i w takim razie przejdźmy do tytułowej rzeczy, czyli federacji. Federacje już teraz mamy w grze, ale no, delikatnie mówiąc, mają jakby jeden styl funkcjonowania, to jest po prostu jeden typ federacji i każda federacja gdyby działa tak samo. Po dodatku Federations będziemy mieli przede wszystkim na ten moment jest 5 typów federacji. Nie wiadomo, może się zwiększy ta ilość typów federacji. Na ten moment, tak jak wspominałem, jest 5 typów federacji i jednym z nich jest na przykład Liga Handlowa. I w tym momencie już możecie wyciągać swoje memy z Gwiezdnej Wojny, z prequeli i już mówić o tym, że kwestia opodatkowania jest bardzo ważna i trzeba tylko uważać na Jedi, którzy przelecą przeprowadzać agresywne negocjacje. Więc tak, te różne typy federacji będą rządzić się swoimi prawami, będą jakby bardziej pasować do odpowiednich typów ustrojów czy ideologii, no i też będą jakby wyznaczać różne rzeczy czy różne prawa, i o tym już przechodzę do tego. Więc tak jak powiedziałem, 5 różnych typów federacji. Jeszcze jeden z takich podanych to była taka bardzo militarna federacja. No ale oczywiście możemy mieć właśnie taką bardziej typową właśnie federację, na przykład jak znamy ze Star Treka. I teraz tak jak wspominałem, dlaczego jest ważne, żeby federacje jak gdyby odpowiadały naszym formom rządów, czy naszym ideologiom, czy właśnie tym jakby etykom. Tutaj są tak te etyki w naszych tych imperiach. Ponieważ będziemy mieli, to jest taki współczynnik po angielsku, to jest cohesion, po polsku najlepiej to jest przetłumaczyć jako, nie wiem, jedność czy spoistość ideologiczna właśnie tej federacji. Po prostu im bardziej będą członkowie federacji odchodzić, jak gdyby, czy będą im się różnić właśnie te etyki, no to w tym momencie ten współczynnik będzie spadał. No i oczywiście z tym mogą się wiązać różne problemy. Ale mamy i ogólnie rzecz biorąc, i mamy więcej, tym będziemy zdobywać więcej doświadczenia federacyjnego. Jak mówicie, doświadczenie federacyjne, a co to? Doświadczenie federacyjne sprawi, że jeśli zdobędziemy odpowiednią ilość punktów doświadczenia, to nasza federacja jak gdyby awansuje i zostanie federacją drugiego poziomu, potem trzeciego poziomu. Na ten moment jest chyba 5 poziomów federacji. W każdym razie odblokowanie każdego poziomu sprawia, że no, możemy to interpretować jako to, że federacja jest coraz lepiej współpracuje. Ten aparat biurokratyczno-administracyjny tej federacji lepiej funkcjonuje, jest lepiej naoliwiony. No i też no to po prostu oznacza, że tutaj właśnie te państwa biorące udział właśnie w tej federacji, no tak jak wspomniałem, lepiej ze sobą współpracują. Na każdym poziomie będziemy odblokować nowe perki i z tego co zrozumiałem i z tego co pamiętam, to założenie jest takie, że będziemy na każdym poziomie jak gdyby wybierać jeden czy parę perków z ileś tam puli tych perków i oczywiście te perki będą zależne od tego, jakiego typu jesteśmy federacją, więc oczywiście perki federacji handlowej to będą się różnić na przykład od właśnie takiej militarnej. Kolejna rzecz też, im będziemy jakby zdobywać punkty doświadczenia, będziemy odblokować nowe prawa federacyjne. No i te prawa federacyjne mogą na przykład oznaczać to, ile czy w ogóle mamy flotę federacyjną, czy
ile jakby procent naszego tego naval capacity przechodzi właśnie na stworzenie tej floty federacyjnej, ale też może wpływać na sposób sukcesji przewodniczącego federacji, bo może być tak, że federacje mogą mieć tak jak teraz funkcjonować, czyli mamy rotacyjne, czyli właśnie jest gwarantowane, że każda państwo czy każde imperium w tej federacji zostanie ponownie przywódcą, czyli mamy na przykład państwo A, potem państwo B, C, D, no i ponieważ mamy te cztery imperia w tym federacji, no to potem wraca do A, B, C i D. Ale możemy mieć na przykład także najsilniejsze albo najbardziej dyplomatyczne, czyli z największą wagą dyplomatyczną, o fazie dyplomatycznej powiem za chwilkę. Ale jest też ciekawa rzecz, ponieważ możemy mieć na przykład podany, to był właśnie Daniel Moregard, czy właśnie game director Stellaris, właśnie powiedział, że jednym z typów sukcesji może być wyzwanie. Czyli to oznacza, że w tym momencie my możemy rzucić wyzwanie innemu państwu w federacji. Jak to będzie wyglądać? Czy to na przykład wygląda na zasadzie wojny wewnątrz federacji? To nie było na ten moment sprecyzowane, więc możemy się tylko domyślać, czy to na przykład będzie jakaś jedna pojedyncza bitwa pomiędzy dwoma flotami, właśnie naszą i obecnego prezydenta federacji. Nie wiemy, ale powiem szczerze, że to brzmi dosyć ciekawie. Jeśli będziemy mogli mieć konflikty wewnątrzfederacyjne, no to jest dosyć zabawne. I tutaj powiem szczerze, właśnie taki sposób, że właśnie przez ten challenge czy przez wyzwanie objęcie stanowiska przewodniczącego federacji zdecydowanie by pasowało do takiej na przykład wojowniczej federacji złożonej głównie właśnie z państw. Czy właśnie tych imperiów nastawionych militarystycznie. Więc. Tak prezentują się federacje na ten moment. I teraz jeszcze kolejna rzecz. Od razu zaznaczam, że ten dodatek prawie na 99,9% nie wyjdzie raczej w tym roku, ponieważ na ten moment widziałem bardzo dużo jeszcze takich placeholderów. Większość ikon jeszcze była niegotowa. I szczerze mówiąc, właśnie tutaj. Jak pytałem się o wiele rzeczy Daniela, no to mówił, że właśnie tutaj jeszcze się zastanawiają, jak to będzie wyglądać, że jeszcze nie została ostatecznie podjęta decyzja, więc wydaje mi się, że raczej jeśli chodzi o Stellaris Federations, to patrzymy na 2020 rok, jeśli chodzi o te premiery, czy pierwszy, czy drugi kwartał, no to zobaczymy. A że na ten moment Stellaris, właśnie jednym z takich aspektów bardziej kulejących moim zdaniem jest właśnie gra dyplomatyczna, czy w ogóle kwestie dyplomatyczne, to wolę, żeby tutaj zespół od Stellaris jakby na po prostu wykorzystał ten czas i żeby dopracował, dopieścił właśnie ten system dyplomacji, żeby faktycznie działał i żeby był właśnie no to bardzo dobry rework właśnie za pomocą tego dodatku, jak i pewnie też będą pewne zmiany oczywiście w podstawowej wersji gry. Więc podsumowując, federacje, różne typy federacji, mamy doświadczenie federacyjne, zależne od stopnia tej spoistości ideologicznej wewnątrz federacji, no i mamy, odblokowujemy różne perki, mamy też różne prawa federacyjne. Teraz przejdźmy do drugiej rzeczy, która mi się strasznie kojarzy właśnie z memami z Gwiezdnych Wojen, a mianowicie Galaktyczna Wspólnota, czy Galaktyczny Parlament, czy Galaktyczny Senat. Będziemy mieli w pewnym momencie oczywiście rozgrywki, jeśli większość pewnie imperiów jakby się zapozna ze sobą, no to w tym momencie dojdzie do powstania, czy zostanie ogłoszone, że będzie powstawać Galaktyczna Wspólnota. No i to po prostu będziemy mieli oczywiście możliwość dołączenia albo jakby niedołączania do takiej Galaktycznej Wspólnoty. Jest powiedziane, że oczywiście nie będziemy mieli żadnych kar mechanicznych za to, że nie jesteśmy częścią tej Galaktycznej Wspólnoty. W każdym razie na ten moment. No ale państwa będące w Galaktycznej Wspólnocie raczej będą na nas patrzeć niechętnie i raczej podejrzliwie spoglądać właśnie na dane Imperium Galaktyczne. I teraz tak. Do czego służy taka galaktyczna wspólnota? Przede wszystkim będziemy mogli tam przeprowadzać różne rezolucje i będą też różne galaktyczne prawa, które będą wpływać na wszystkie imperia, które znajdują się w galaktycznej wspólnocie. I tutaj, ponieważ mieliśmy usymulowany też build, mogliśmy sobie chwilkę pograć właśnie ze Stellaris Federations. Jedną z tych rzeczy to widziałem, że na przykład tam były prawa takie galaktyczne
robotników, czyli właśnie i to sprawiało, że mieliśmy na przykład zwiększoną ilość tam, nie wiem, powiedzmy dóbr konsumenckich zużywanych przez klasę worker, ale dostawaliśmy na przykład większy poziom od nich zadowolenia, dostawaliśmy powiedzmy jakąś większą wydajność produkcyjną i tych różnych jak gdyby kategorii właśnie tych praw galaktycznych było dosyć sporo, tam chyba przynajmniej 8-10 i w każdej tej kategorii tam było przynajmniej na ten moment chyba tam było po 4 prawa, tak mi się wydaje. I z tego co widziałem tutaj, jeśli chodzi o te rezolucje, to one mogły jak gdyby postępować o jeden krok, czyli powiedzmy jakby mamy 4 prawa w danym tym, no to jeśli zaczynaliśmy jak gdyby zaczynamy powiedzmy bez żadnego prawa galaktycznego w sprawie praw robotników, no to jeśli przeprowadzimy rezolucję, no to w tym momencie wszystkie państwa, czy wszystkie imperia w tym galaktycznej wspólnocie będą głosować za lub przeciw, lub mogą się wstrzymać. No i jeśli zostanie to wprowadzone, no to w tym momencie po prostu jakby postępujemy o jeden krok i wprowadzamy na przykład podstawowe prawa dla robotników. No i oczywiście to będzie dotyczyć wszystkich państw, które są w galaktycznej wspólnocie. A więc tak się prezentuje. No i tam mamy te różne typy praw. Tam widziałem, że też mogą być na przykład prawa, które mogą być skupione na przykład raczej na rozbrojeniu państw członkowskich właśnie galaktycznej wspólnoty, czyli właśnie ograniczenie naval capacity, to jest dosyć ciekawą rzeczą i więc to nie jest tak, że to będą akurat wszystkie, akurat muszą być koniecznie lepsze. I tak jak powiedziałem, tutaj będziemy mieli głosowanie. Jak będzie się w ogóle teraz odbywać głosowanie, czy jakie będą zmiany, jeśli chodzi właśnie o tą rzecz? Przede wszystkim to nie będzie tak, że mamy na przykład jeden głos jako jedno imperium i każde imperium ma równą wartość. Ponieważ będzie tak zwana dyplomatyczna waga, czyli diplomatic weight, który będzie bazowany na różnych czynnikach. I właśnie, jeśli dobrze pamiętam, prawa niektóre te będą mogły zmieniać to, jak na przykład to jest wyliczone z ta dyplomatyczna waga. Może być tak, że siła wojskowa będzie znaczyć więcej właśnie będzie miała większe znaczenie na potrzeby właśnie wyliczania tego diplomatic weight, albo może być na przykład siła ekonomiczna, czyli właśnie im więcej mamy zasobów generujemy, im więcej mamy populacji, albo na przykład technologia może mieć też jakieś tam powiedzmy znaczenie, więc będą te różne prawa, które wpływać będą na nasz diplomatic weight. No i powiedzmy, że my mamy właśnie z tych różnych czynników wyliczone, że mamy 200 diplomatic weight i mamy powiedzmy państwo czy imperium, które ma 300. Więc jeśli byśmy byli tylko dwoma państwami w tej galaktycznej wspólnocie, no to w tym momencie jest tak, że my mamy 200, on ma 300, no to w tym momencie nie możemy go przegłosować. Oczywiście jeśli mamy więcej tych państw, tych imperiów w galaktyce, no to te oczywiście wartości będą troszeczkę już inaczej wyglądać, więc to jest, nie jest tak, że on mając 300 jest automatycznie zwycięzcą, ponieważ może być na przykład dwa imperia po 200, no i w tym mogą go przegłosować. Kolejna rzecz, która jest dosyć ciekawa, to jest to, że będziemy mieli tak zwany system favors, czyli przysług. Będziemy mogli za różne rzeczy na przykład wykupywać czy zdobywać przysługi w innych imperiach i będziemy mogli te przysługi potem wykorzystać, żeby właśnie w galaktycznym tym parlamencie sprawić, że jeśli na ten moment, tak jak wspominałem, to jest jeszcze dosyć wczesna wersja, więc tutaj może się jeszcze dużo zmienić. Na ten moment Daniel Moregard mówił, że system jest taki, że jeśli wykorzystujemy u kogoś dyplomatyczne przysługi, to on nie może przede wszystkim głosować w przeciwny sposób do nas. Czyli jeśli my na przykład głosujemy w rezolucji za, to dane imperium nie może głosować już przeciw, jeśli wykorzystujemy przysługi u niego wykupione. I to jest ważne, to jest jak gdyby kwestia mechaniczna, więc w multiplayerze, jeśli macie u kogoś wykupione przysługi, no to ta osoba też nie może powiedzieć, ha, żartowałem i tak zrobię po swojemu, więc to jest po prostu taka rzecz, że tutaj będzie to załatwione od strony mechanicznej. I tutaj jakby druga strona nie ma teoretycznie nic do gadania w sprawie, jak będą wykorzystywane przez te przysługi. Oczywiście może po prostu odmówić wcześniej jakby jakby sprzedaży, czy właśnie możliwości za wymiany na przykład jakichś surowców czy dóbr na te przysługi. Więc to nie jest tak, że to nie będzie jakiejś możliwości, z tego co zrozumiałem w każdym razie. I wracając do tego, jest tak, że jeszcze możemy wykorzystać te przysługi do tego, że jakby generujemy część tej diplomatic weight dodatkowo
na naszą korzyść. Czyli powiedzmy, mamy te 200, mamy tych, tej wagi dyplomatycznej, ktoś ma 300 i ta wartość, jaka ma być, jest, jeszcze nie jest też do końca ustalona, ile możemy procent. Wydaje mi się, że to chyba oznaczało, że możemy jakby wygenerować dodatkowe 100% Diplomatic Weight. Co to oznacza? Że my mamy 200, mamy przysługi, wykorzystujemy w tym imperium, które miało 300 głosów, to my generujemy jakby dodatkowe 300 i w tym momencie my mamy 500 na tą rezolucję, a te 300 u tamtego imperium może być co najwyżej wykorzystane do wstrzymania się od głosu. Nie może jak gdyby zagłosować przeciw nam. Więc tak to się prezentuje. Jeśli chodzi o te przysługi. Kolejna rzecz to jest, będziemy mieli teraz system Envoys, który możemy troszeczkę znać z na przykład Europe Universalist. To po prostu jest system, że będziemy posiadać ilość jak gdyby naszych dyplomatów, czy nie dyplomatów, których będziemy mogli na przykład wykorzystywać do poprawiania relacji w innych imperiach, więc teraz nie będziemy musieli wykorzystywać do wpływów, czy nie będziemy musieli jakby za każdym razem, nie wiem, im oferować kredyty energetyczne, tylko będziemy mieli osoby, które się tym będą zajmować, ale też możemy je wysłać do galaktycznej wspólnoty, żeby na przykład zwiększali naszą ilość tej dyplomatycznej wagi, więc to jest jakby też nowa rzecz, która będzie właśnie w dodatku albo w aktualizacji. To jeszcze nie spytałem się wtedy niestety, więc tutaj jest jakby moja w całości wina. Kolejna rzecz, jeśli chodzi właśnie tutaj o ten galaktyczny parlament, czy tę wspólnotę, będzie możliwość założenia między innymi galaktycznego senatu, no i tam będzie przywódca tego senatu i właśnie jak mówię o tym galaktycznym senacie, no to już od razu te memy z Palpatinem, który krzyczy senat to ja, już właśnie mi stają przed oczyma. Będziemy mogli wybrać coś takiego, co się nazywa Galactic Focus, czy jakby główne jakby założenie, czy jakby cel tej galaktycznej wspólnoty i podanym przykładem jest tak, że jeśli będziemy posiadać ten dodatek Federations, to rynek galaktyczny będzie właśnie tworzony za pomocą tej wspólnoty galaktycznej. To już nie będzie tak po prostu jednorazowo, że a, możecie tutaj sobie coś tam, że jest taki event, że teraz możecie jak gdyby wyznaczyć planetę, że będzie nowym, tym nową siedzibą rynku galaktycznego, no i w tym momencie jest po prostu jakoś tam losowane to wśród planet, które jakby spełniają te warunki. I właśnie od dodatku Federations to będzie właśnie jeden z tych celów galaktycznych, to jest właśnie założenie rynku galaktycznego i może być też stworzona taka galaktyczna Rada Bezpieczeństwa, czyli Galactic Council, gdzie będziemy tutaj właśnie, tak jak powiedziałem, tutaj będzie chyba też, powiedzmy, chyba trzy imperia najsilniejsze, czy właśnie z największą ilością tych Diplomatic Weight będą właśnie wybierane, no i one będą miały najwięcej dogadania w sprawie na przykład rezolucji właśnie tych galaktycznych. No i rezolucje też będą polegać na tym, że tutaj będzie o tyle ciekawe, że tutaj będziemy mogli jakby kolejnikować, więc to nie jest tak, że tylko mamy jedno i kto pierwszy, ten lepszy, no to w tym momencie jest blokowany na jakiś czas parlament i nikt nie może nic zgłosić. Po prostu będą te rezolucje jakby kolejkowane, czyli na przykład ktoś zgłosi jako pierwszą rezolucję, potem pojawia się druga, no to ta druga jest kolejkowana, potem trzecia i tak dalej, więc tutaj rezolucje będą kolejkowane, więc będziemy mogli też jakby widzieć, jakie rezolucje na najbliższy czas będą wybierane czy obierane. No i tak naprawdę to jest tyle, jeśli chodzi o system Galactic Community, czyli tej wspólnoty galaktycznej. I na ten moment tak naprawdę nie ma więcej informacji, jak wspominałem, jest to dosyć jeszcze wczesny moment. Tutaj zadałem jeszcze troszeczkę właśnie pytań właśnie Danielowi Morgardowi, jeśli chodzi właśnie o te systemy, jak to mają działać, ale mówił, że jeszcze często jest tak, że jeszcze tutaj zastanawiają się, jak to ma do końca wyglądać, tutaj nie została jeszcze podjęta decyzja, być może będzie zrobione tak, a nie inaczej, więc tutaj nie będę poruszał tych tematów, których sam Daniel nie był jeszcze do końca pewien, ponieważ tutaj mogę wam, nie wiem, na przykład narobić niepotrzebnie smoko, potem się okaże, że wszystko wyjdzie troszeczkę inaczej. Więc tak jak powiedziałem, Federations najpewniej będziemy mieli do czynienia z datą premiery w 2020 roku i cena dodatku jest na ten moment zapowiedziana, jeśli dobrze pamiętam, $19.99. Czyli standardowa dla tych większych dodatków do Stellaris.
No i to byłoby na tyle i wszystko z mojej strony. Życzę Wam miłego dnia czy wieczora, zależy kiedy oglądacie ten materiał. No i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.